pora otworzyć moje kalendarze i również będę mówiła troszeczkę ciszej, bo tam moje kochanie śpi. Kolejny rozświetlacz, tym razem naprawdę bardzo ładny. Tylko że ja mam cały taki duży rozświetlacz w kompakcie. Także myślę, że podzielę się tym kalendarzem z kimś. I zobaczcie, wszystkie okienka już z tej strony pootwierałam. Daniel, wyspałeś się? Wyspałem się. Ja jestem zebrana i prawie w ogóle się nie odzywałam, ale tak jak mówiłam, Daniel dzisiaj spał. Także nie chciałam go budzić, stwierdziłam, niech sobie odpocznie. A teraz jedziemy na zakupy. My już jesteśmy w samochodzie i będziemy jechać. Także odezwę się do was pewnie za jakieś 4 godziny, jak już będzie ciemno, ale tak to jest. Update, jest godzina 20:30, ja się do was dopiero odzywam, ale powiem wam, że do tej pory byliśmy na mieście, później byliśmy w kościele, bo zaczęły się rekolekcje, później jeszcze byliśmy u moich rodziców i dopiero wróciłam tak naprawdę do domu i powiem wam, że szukałam, już mierzyłam nawet się kurtki, bo koniecznie potrzebuję. Także nie wiem, gdzie ja znajdę wymarzoną swoją kurtkę, ale byłam jeszcze w Rossmanie i kupiłam kilka rzeczy, także teraz je wam pokażę. A oto moje zakupy z Rossmana. Tu jest szampon i odżywka 2 w 1 z Pantene. Ja już to miałam i ten szampon miałam i naprawdę jest super. Tutaj taki mus głęboko nawilżający, taka odżywka. Również ją miałam. Pierwsze dostałam taką wersję miniaturową od koleżanki z pracy i sprawdziło mi się świetnie, także to już też jest moje drugie opakowanie. I coś, co najbardziej chciałam wypróbować, to jest Bielenda. Olejek arganowy do oczyszczania i mycia twarzy. Ja mam strasznie przesuszoną cerę, więc stwierdziłam, że coś takiego mi się przyda. No i będziemy próbować Bielenda, polski produkt, także zobaczymy, czy się sprawdzi. Na pewno dam wam znać. Mam ochotę na jakąś czekoladę na wypasie. Taką naprawdę dobrą, więc tutaj mam tą swoją czekoladę standardowo. Mam jeszcze czekoladę z Milki i to wszystko połączę z mlekiem. Kupiłam jeszcze bitą śmietanę, żelki, te pianki marshmallow, ale one niestety są biało-truskawkowe chyba, wiecie. Także ja dodam tylko to białe i posypię sobie to może tymi kolorowymi cukiereczkami, nie wiem, ale naprawdę mam straszną ochotę na czekoladę gorącą, także zabieram się do robienia jej. Pokroiłam już tutaj te żelki i odkroiłam te czerwone, tą też czerwoną część. Odmierzyłam mleczko i tutaj już gotuję je. I dodałam czekoladę w proszku i kilka kostek, chyba dokładnie 3 kostki tej zwykłej czekolady. Także czekam, aż to się mi fajnie połączy i będziemy pić. Także moja czekoladka gotowa. Wrzucam tylko pianki, nakładam bitą śmietanę, posypuję i gotowe. I przepraszam osoby, które są głodne albo mają ochotę na taką czekoladkę. Jeśli narobiłam wam ochoty na nią, to naprawdę was przepraszam. Ale polecam, zróbcie sobie, bo każdemu czasem należy się porcja takiej dobrej czekolady. Myślicie, że to oznacza, że pora już zrobić projekt Denko? Mi się wydaje, że chyba tak. Już trochę się tych rzeczy nazbierało, ale wiecie, jak myślę, że zrobię to takimi kategoriami, że na przykład projekt Denko tusze. I zrecenzuję wam wszystkie tusze, jakie tutaj mam zdenkowane, a troszeczkę ich jest. Co myślicie? Bo w sumie każdy jest inny. Jeszcze teraz dojdą mi 2. Także mogłabym wam zrobić Denko tuszy do rzęs. Co wy na to?
I myślę, że to nawet fajny pomysł by był. Jeszcze takiego czegoś na YouTubie nie widziałam, a powiem wam, że nie każdy lubi oglądać o wszystkich kosmetykach, a tutaj bym robiła na przykład denko szamponów do włosów, denko jakichś balsamów, ale najpierw to denko tuszy, bo jest ich chyba tutaj zdecydowanie najwięcej. Będę szła zmyć makijaż, położę się do łóżka i zacznę pisać pracę na psychologię, bo mam ciężką pracę, bo tak naprawdę musimy opisać siebie. Ja nienawidzę opisywać siebie i mamy napisać, w jakim stopniu dana inteligencja u nas jest rozwinięta. Także super. Dzisiaj czeka mnie miły wieczór z psychologią. No ale jak napiszę, to już będę miała z głowy. Jutro też jest umówiona z dwoma koleżankami. Najpierw idę do jednej, o ile wszystko będzie tak jak sobie zaplanowałam, a później idę z drugą na kawę, na jakąś dobrą kawę, bo w sumie dawno nie byłam na kawie, także się wybieram i umówiłam się jeszcze z tatem z samego rana, w sumie nie z samego rana, ale jak tylko wstanę, ma po mnie przyjechać i jedziemy do sklepu myśliwskiego, bo chcę mu kupić prezent pod choinkę, ale też chcę, żeby sobie sam wybrał, bo po prostu tak będzie lepiej, bo ja kupię coś nietrafionego, chociaż nawet jak będzie nietrafione, to by mi nie powiedział, ale wolę kupić coś, co na pewno mu się przyda. Później jadę jeszcze z Danielem do sklepu, bo stwierdził, że sobie kupi te buty, co mierzył dzisiaj we vlogu, możecie je zobaczyć. W ogóle tak śmiesznie było, bo zaczęliśmy do sklepu, mierzył te buty, a później zaczęliśmy do jeszcze jednego i te buty były w innym sklepie 100 zł droższe, także super, jeśli ktoś tak sobie przepłaci, to naprawdę. I co jeszcze miałam wam powiedzieć? Pa.